Z tej strony Kacper. Zapraszam Was na rozpakowanie, konfigurację i pierwsze wrażenia z użytkowania Xiaomi Mi Band 6 w wersji z NFC. Opakowanie tak naprawdę niewiele różni się od tego, co znajdziemy w podstawowej wersji tej opaski. Dodany jest tylko napis NFC przy nazwie, poza tym mamy kilka dodatkowych symboli, i tak naprawdę to wszystko. W opakowaniu też nie ma zbyt wielu różnic, nieco grubsza może jest jedynie instrukcja obsługi, poza tym jednak mamy taki sam przewód do ładowania, opaska też wygląda niemalże identycznie jak ta, która nie ma wbudowanego NFC. Jedyne drobne różnice znajdziemy od spodu, gdzie nadrukowano dodatkowe symbole i znaki towarowe, na jednym z boków jest także dziurka, w której umieszczono mikrofon, poza tym mamy złotą obramówkę wokół zaczepu paska i tak naprawdę to wszystko. Poza tym jest to ta sama opaska i nie doszukiwałbym się tutaj jakichkolwiek różnic. Po wyjęciu urządzenia z opakowania musimy na pewno skonfigurować opaskę i do tego przyda się aplikacja Xiaomi Wear lub Xiaomi Wear Lite w przypadku urządzeń z iOS-em. Tam dodajemy nowe urządzenie, wybierając Xiaomi Mi Band 6. Urządzenie musi być w tym celu włączone. Jeżeli tak nie jest, to wystarczy na chwilę podłączyć ładowarkę i po chwili urządzenie powinno się załączyć. Po wybraniu opaski w aplikacji czekamy na połączenie, potem zatwierdzamy parowanie na ekranie opaski i znów chwilę czekamy, no i po chwili gotowe. Na pierwszy rzut oka tak naprawdę nic tutaj się nie różni ani w aplikacji, ani w interfejsie systemu względem tego, co znajdziemy w podstawowej wersji tej opaski. Została tutaj dodana jedynie zakładka Xiaomi Pay, do której możemy dodać kartę. Przed tym musimy najpierw zweryfikować, czy na pewno mamy zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji. Poza tym przyda się zaktualizowanie opaski, jednak to nie jest też takie proste, nie zawsze ona się tutaj pojawia. Nie mamy tutaj też ręcznego sprawdzania aktualizacji i tak naprawdę pojawia się ona tylko wtedy, gdy ponownie uruchomimy urządzenie i na nowo wejdziemy w aplikację. Bez zainstalowanych aktualizacji niestety nie przejdziemy dalej, ponieważ pierwszym krokiem jest podanie kodu PIN składającego się z 6 cyfr, za pomocą którego będziemy odblokowywali urządzenie. Potem zostają przesyłane na opaskę ustawienia zaawansowanej ochrony, i ten proces trwa dość długo, bo nawet około 2 minuty. No i właśnie w tym momencie mogą pojawiać nam się jakieś błędy, jeżeli nie mamy zainstalowanych wszystkich aktualizacji. Gdy już jednak się uda to zrobić, możemy przejść do faktycznego dodawania karty. Zastosowano tutaj taki zabieg mający zwiększyć bezpieczeństwo, który polega na tym, że nie mamy ułożonych na klawiaturze cyfr po kolei, tak jak normalnie jest to ułożone, tylko są one losowo porozrzucane, więc musimy się dobrze przyjrzeć, żeby na pewno poprawnie wpisać numery karty. Ważną informacją jest to, że nie możemy tutaj dodać wszystkich kart, są wspierane tylko karty Mastercard i też tylko wybranych banków i instytucji bankowych. Na ten moment wspierany jest bank pocztowy, oprócz tego Zen.com oraz Curve. Niedługo powinny zostać dodane także SGB Bank, chociaż tu mam wątpliwość, czy już nie jest to włączone, przynajmniej tak twierdzi aplikacja Xiaomi Wear. Poza tym powinny pojawić się niedługo integracje z mBankiem, Getin Bankiem oraz BNP Paribas. Podając numery karty, warto pamiętać o tym, żeby wpisywać je ręcznie. Na początku próbowałem kopiować i tutaj wklejać numer, niestety to nie działało. Nie dało się przejść dalej przez konfigurację. Musimy więc wpisać ręcznie, tak samo imię i nazwisko oraz datę ważności karty. W kolejnym kroku podajemy jeszcze numer CVV, a na samym końcu podajemy kod weryfikacyjny, który otrzymamy na numer telefonu połączony z kartą płatniczą. Jeżeli podamy te wszystkie dane, to wszystko jest poprawnie skonfigurowane i możemy zacząć płacić już naszą opaską. Aby móc jednak to zrobić, musimy wykonać kilka czynności. Najpierw podświetlamy ekran dotykiem lub gestem nadgarstka, a potem przesuwamy od prawej do lewej strony. Wtedy musimy podać kod PIN, jednak ze względu na tą małą przekątną wyświetlacza, cyferki są bardzo małe i trzeba się chwilę skupić, żeby wpisać poprawnie kod. Jeżeli jesteśmy w ruchu, to raczej wpisanie kodu graniczy z cudem, nie jest to niestety zbyt wygodna forma odblokowywania sprzętu. Gdy już podamy kod, wystarczy przesunąć jeszcze raz od prawej do lewej, wtedy pojawi nam się karta, a także strzałeczka, którą musimy kliknąć, żeby jakby aktywować możliwość płacenia. Wtedy pojawi nam się informacja, żeby chwilę zaczekać na aktywację, a następnie dostaniemy komunikat, żeby dokończyć płatność w ciągu 60 sekund. Po tym czasie ponownie będziemy musieli kliknąć na tą strzałeczkę. Jeżeli mamy już włączoną tą kartę, to możemy przyłożyć opaskę do terminala.
Wtedy usłyszymy charakterystyczne piknięcie i po chwili pojawi się komunikat o autoryzacji transakcji. Do tej pory dokonałem 4 drobne transakcje, jednak prawdopodobnie przy wyższych kwotach może być wymagane podanie kodu PIN. Zweryfikuję już to później. Po pierwszej transakcji na teoretycznie 24 godziny zostaje wyłączona konieczność wpisywania tego kodu blokady na ekranie opaski, jednak muszę na pewno to zweryfikować, bo po około 2 godzinach od ostatniej transakcji znowu pojawiła mi się konieczność wpisania kodu, więc no nie wiem jak to w praktyce jest. Jednak gdy opaska jest już odblokowana nawet na te właśnie 24 godziny, to dalej musimy wykonać tych kilka czynności, czyli podświetlić opaskę, przesunąć od prawej do lewej, kliknąć na strzałeczkę, poczekać i przyłożyć opaskę do terminala. Jeżeli tylko przyłożymy opaskę bez wykonania tych kroków, to na terminalu pojawi się informacja o błędzie, że karta nie jest odczytana i żeby spróbować z inną kartą. Ogólnie więc mówiąc, muszę powiedzieć, że jestem pozytywnie zaskoczony całością działania tej opaski. To NFC może naprawdę fajnie działać, jedynie no konfiguracja jest dość upierdliwa i osobiście też spędziłem na nią kilkanaście dobrych minut. Szkoda też, że na razie nie mamy tutaj możliwości dodania wszystkich kart. Mam nadzieję, że za jakiś czas może się to jeszcze zmienić. Intryguje mnie też bardzo ta możliwość korzystania z Amazon Alexa, do czego mamy ten wbudowany mikrofon, jednak jeszcze nie znalazłem nigdzie takiej opcji, więc muszę to sprawdzić dokładniej i zapewne dam Wam znać w jakimś kolejnym filmie. Już teraz więc zachęcam do zostawienia subskrypcji, żeby być na bieżąco, a jeśli macie jakiekolwiek pytania na temat tej opaski, to piszcie śmiało w komentarzach. Zabieram się więc za intensywne testy tej opaski, a tymczasem żegnam się z Wami i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!